I wracamy do kraju. W katedrze łomżyńskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła święcenia biskupie otrzymał ksiądz arcybiskup Wojciech Załuski. Z woli ojca świętego Franciszka będzie on nuncjuszem apostolskim w Burundi. Ksiądz arcybiskup Wojciech Załuski został wyświęcony na kapłana diecezji łomżyńskiej w 1985 roku. Po ukończeniu studiów pracował w dyplomacji watykańskiej m.in. w Burundi, Albanii, Zambii, Sri Lance, Gruzji, Gwatemali oraz na Malcie i Ukrainie. Wolę ojca świętego Franciszka o nominacji na nuncjusza apostolskiego w Burundi odczytał nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Migliore. Moją apostolską władzą mianuję Cię nuncjuszem apostolskim w Republice Burundi i ustanawiam arcybiskupem tytularnym Dioklecjanem, przyznając należne prawa i nakładając odnośne obowiązki. W imieniu papieża Franciszka święceń biskupich księdzu arcybiskupowi Wojciechowi Załuskiemu udzielił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Pietro Parolin. Towarzyszyli mu biskup łomżyński ksiądz Janusz Stepnowski oraz ksiądz arcybiskup Miguel Mauri Buendia, nuncjusz apostolski w Kazachstanie. W uroczystości uczestniczył również ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary oraz wielu biskupów i kapłanów. Słowo Boże do zebranych skierował ksiądz kardynał Pietro Parolin. Miłość Chrystusa przynagla nas, aby Go naśladować, aby wynagrodzić Mu przynajmniej w części za Jego miłość do nas, poprzez zaangażowanie się w posługę dla braci, szczególnie dla najuboższych i opuszczonych. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej wskazał, że księdzu arcybiskupowi Załuskiemu zostaje powierzona troska o rozwój kościołów lokalnych. Nuncjusz apostolski musi troszczyć się o budowanie pokoju z miłością i cierpliwością, służąc słowami mądrości i zgody w najbardziej skomplikowanych konfliktach. Z Bożą pomocą mogą się one przemienić w zgodę i pokojową współpracę. Nuncjusz jest człowiekiem komunii i pokoju. W takiej mierze, w jakiej jest człowiekiem Bożym, jest kapłanem, budowniczym mostów, ponieważ naśladuje postępowanie Pana, prawdziwego mostu między Bogiem a człowiekiem. Burundi jest jednym z najbiedniejszych państw na świecie. Bieda jest wynikiem wielu konfliktów zbrojnych. W 2005 roku zakończyła się wojna domowa między siłami rządowymi a opozycyjnymi bojówkami oraz plemionami Hutu i Tutsi. Ostatni konflikt pochłonął ponad 300 tysięcy ofiar. Wśród nich było wielu chrześcijan, duchownych, a także nuncjusz apostolski w tym kraju, ksiądz biskup Michel Courtney, który zginął w ostrzale w 2003 roku.